Portal Praca.pl przeprowadził badanie wśród swoich użytkowników, pytając ich, czy w tym roku zapytali swojego przełożonego o podwyżkę. Okazuje się, że 27% z nas boi się po prostu zwyczajnie zapytać o podwyżkę. 36% miało tą odwagę, żeby zapytać, ale niestety podwyżki nie dostało. To też jakby największa grupa wśród wszystkich badanych. Natomiast 10% zapytało o podwyżkę ze skutkiem pozytywnym, jedynie 10%. Także wyniki są troszeczkę niepokojące, bo tak naprawdę wychodzi na to, że po pierwsze boimy się pytać o podwyżkę, a po drugie, nawet jeśli zapytamy, to tej podwyżki nie otrzymujemy. Bardzo ważne jest to, żeby dobrze przygotować się do rozmowy o podwyżce. Czego nie powinniśmy robić? Przede wszystkim nie powinniśmy szantażować naszego pracodawcy odejściem z pracy. Nie powinniśmy płakać ani wymuszać szantażem emocjonalnym tej podwyżki. To na pewno może zaowocować złym wizerunkiem nas samych w oczach pracodawcy. Dobrze jest zastanowić się nad naszymi sukcesami. Dobrze też jest poprosić o podwyżkę po ocenie okresowej. Jeżeli ten wynik tej oceny jest pozytywny, możemy liczyć na to, że będziemy mieli dodatkowy argument na naszą korzyść. Teraz jest bardzo dobry czas na pytanie i prośbę o podwyżkę, ze względu na to, że rynek zdecydowanie zmierza, w zasadzie jest już rynkiem pracownika. Oferty pracy znacznie zwiększyły się, szczególnie w oferty pracy dla specjalistów, więc jeżeli czujemy się mocni na swoim stanowisku i możemy mieć na względzie też dobry rynek pracy, czyli rynek pracy pracownika, teraz jest na pewno dobry moment, żeby o podwyżkę zapytać.